Dzień dobry, witamy Państwa ponownie na konferencji prasowej razem z posłem Tadeuszem Glińskim, ale również przewodniczącym Polskiej Partii Socjalistycznej, panem Gorskim. Bardzo Państwa witamy. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona uchwale, jaką złożyliśmy do laski marszałkowskiej w sprawie właśnie i związku ze 120-leciem PPS-u. Oddaję głos, w pierwszej kolejności zabierze głos właśnie poseł Tadeusz Iwiński, a następnie pan przewodniczący. Proszę bardzo. Jak Państwo dobrze wiecie, w ostatnim czasie i nie tylko w kontekście wydarzeń 11 listopada historia ponownie zaczyna w naszym bieżącym życiu politycznym odgrywać coraz większą rolę. Zmiany mówili, że historia jest nauczycielką życia. Napoleon zwraca uwagę, że to zwycięzcy piszą historię, więc nie zawsze ona odpowiada prawdzie. Powodem do tego naszego krótkiego spotkania jest to, że złożyliśmy jako klub poselski SLD projekt uchwały w związku ze 120-leciem Polskiej Partii Socjalistycznej, organizacji, która równo właśnie 120 lat temu w Paryżu 18 ludzi z wybitnymi później politykami typu prezydent Stanisław Wojciechowski, wybitny teoretyk Abramowski i Stanisław Grabski, a na czele stał tej grupy paryskiej Limanowski, wybitny socjalista, zebrało się i utworzyło tę partię. Partię, która później wniosła, myślę, że to pan przewodniczący najlepiej powie, wielki wkład w obronę demokracji parlamentarnej w okresie międzywojennym. Chodzi o kwestię później podejścia i do zamachu Piłsudskiego, choć Piłsudski przecież był socjalistą, wysiadł z PPS na przykład na przystanku Niepodległość, był nawet później pod koniec okresu międzywojennego honorowym przewodniczącym PPS-u, ale ta partia wniosła, o czym też się często zapomina, ogromny wkład w ustawodawstwo socjalne, w umożliwienie funkcjonowania związków zawodowych, 8-godzinny dzień pracy i tak dalej. I chciałem tylko jeszcze jedynie wspomnieć, że to nie są nasze takie działania odosobnione, ale my jakiś czas temu wnieśliśmy również projekt uchwały, który jeszcze nie został rozpatrzony ani przez prezydium Sejmu, ani przez Sejm, mianowicie o upamiętnienie pamięci Ignacego Daszyńskiego, który tu ma salę w Sejmie, ale chodzi nam głównie, w tej sprawie, że również wypadał prezydent Komorowski, o to, żeby w Warszawie na Głównym Szlaku Królewskim zniesiono pomnik Daszyńskiego, pierwszego premiera odrodzonej po 123 latach Polski i marszałka Sejmu. Na tym trakcie są różne pomniki, w tym również wspomnianego Piłsudskiego, ale nie ma pomnika Daszyńskiego. I również, zamykając tę klamrę, w najbliższych dniach złożymy projekt w związku ze zbliżającą się 90. rocznicą zabójstwa Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta. Upominaliśmy się już o to, żeby na gmachu Zachęty, który został zabity przez malarza, działacza endeckiego Liwiusza Niewiadomskiego, Narutowicz, na zewnątrz znalazła się choćby ta tablica pamiątkowa. Do tej pory niczego prawnego. Bardzo proszę, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, Bogusław Gorski. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pan poseł powiedział bardzo dużo o tym, co ja mógłbym powiedzieć, ale jeszcze oczywiście rozwinę to. Kwestie związane z naszym 120-leciem, mówię z naszym, ze 120-leciem Polskiej Partii Socjalistycznej, ale chcę na wstępie powiedzieć, że po pierwsze wyrażam zadowolenie za to, że Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjął kwestię historii Polskiej Partii Socjalistycznej. Jest to bardzo ważne dlatego, bo historia PPS-u nie jest tylko historią naszą, ale to jest historia całej polskiej lewicy i to jest historia Polski, o czym niestety w obecnych czasach zapomniano. Jeżeli prześledzimy to wszystko, co się działo przed wojną, jaki wkład wnieśli polscy socjaliści w odzyskanie niepodległości, w prawodawstwo, w tworzenie państwa niepodległego, jeżeli Państwo zechcą zajrzeć na strony internetowe o historii PPS-u, to zobaczycie, że na każdym etapie rozwoju Polski byli wszędzie socjaliści. I dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przypominać o tej historii,
co zrobiliśmy kilka dni temu tutaj w sali obok, kiedy wcale nie mieścili się chętni, którzy przyszli na konferencję z okazji 120-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej. Myślę, to jest świadectwo, że trzeba się zacząć historią interesować i nie można historii traktować instrumentalnie i nie należy historii traktować w biurze. I jest to ogromna luka na trasie od Belwederu do Belwederu, kiedy idziemy w krakowskim przedmieściu, że nie ma pomnika Daszyńskiego. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym staraniom ten pomnik powstanie. I prosimy, żeby Państwo zwrócili na to też uwagę, że nie można pomijać tego, co dla Polski zrobiła Polska Partia Socjalistyczna. I dlatego chcę powiedzieć, jeszcze dodać, że niedługo będziemy mieli kongres Polskiej Partii Socjalistycznej w grudniu. I myślę, że kongres podejmie uchwałę i ogłosi rok przyszły rokiem Ignacego Daszyńskiego, bo w przyszłym roku będziemy obchodzili 95. rocznicę powstania rządu Daszyńskiego ogólnie nazwanego. I to sądzę, że są rzeczy bardzo ważne i jeszcze raz podkreślam, historia lewicy jest wspólna i musimy tą historię pokazywać, musimy wspólnie na lewicy pracować, żeby lewica miała swoje należne jej miejsce w historii i w codzienności w dzisiejszym życiu polskiej polityki. Dodam tylko jedno zdanie, że trzeba czasem oddzielić to, co jest bieżące, bieżąco ważne czy sensacyjne. Dzisiaj ogromna większość dziennikarzy była zainteresowana spotkaniem Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim, od tego, co jest naprawdę kluczowe w sensie procesów i to PPS na naszym gruncie jako pierwsza stawała czoła wyzwaniom i stawiała kwestię połączenia batalii walki o niepodległość z walką o sprawiedliwość społeczną. To pojęcie, które do dzisiaj całemu ruchowi socjalistycznemu, który w warunkach naszego kontynentu uosabia Partia Europejskich Socjalistów, a w warunkach świata międzynarodówka socjalistyczna przyświeca. Mogę jeszcze jedno zdanie? Bardzo proszę, jeszcze jedno zdanie. Jedno zdanie. Właśnie nawiązanie do sprawiedliwości społecznej w wydaniu dzisiejszym. Otóż dostałem maila od moich towarzyszy z Dolnego Śląska, gdzie walczą o prawa pracowników w strefie ekonomicznej LG. Jeżeli Państwo zechcą tam tym tematem się zająć, to zobaczycie, jak wygląda współczesny kapitalizm. I to jest też dla przypomnienia. Bardzo dziękuję. Czy są z Państwa strony pytania? Jeśli nie ma, to bardzo dziękujemy. Dziękuję.